Yo, w dzisiejszej serii wyliczanek 7 powodów, dlaczego masz małą klatę. Pierwszy powód. Genetyka. Halo? Genetyka? Ty kurwo! Genetyka jest to główny powód, dlaczego mamy niektórzy małe klaty i nie mamy na to praktycznie żadnego wpływu. Ale czy to znaczy, że to jakoś wpłynie na nasze sylwetki, będą źle wyglądać? No niekoniecznie. Tutaj wstawię zdjęcia różnych fitness modeli czy gwiazd kulturystyki, które właśnie tej genetyki do klaty nie mają, nie miały, a jednak nie wyglądają źle, wręcz przeciwnie, według mnie wyglądają bardzo dobrze. Drugim powodem jest oczywiście staż, czyli to, ile lat, miesięcy spędziliśmy na siłowni robiąc tą klatę. Zaczynając, ja miałem bardzo słabą klatę. Śmieję się ze mnie na siłowni, że jestem suchoklatesem. Jak widać, w miarę się to zmieniło. Ta klata nie jest duża, ale też nie jest mała. I już nie powiem, że odstaję od reszty sylwetki. Ale właśnie, potrzeba było mi do tego ponad 4 lat, żeby tą klatę jakoś poprawić, żeby jakoś wyglądała. Ok, mamy już 2 powody, teraz 5, na które już mamy większy wpływ. Czyli to, jak wykorzystać ten staż jak najlepiej, żeby ta klata była jak największa, jak ją najbardziej poprawić. Więc pierwszy z nich, a ogólnie trzeci, jest to według mnie dobór ćwiczeń. Za dużo osób robi rozpiętki, jakieś wyciskanie na maszynach, na maszynie Smitha, jakieś butterfly'e. Nie, zdecydowanie nie. Jeżeli chcecie tą klatę poprawić, musicie robić podstawowe lifty, czyli wyciskania. I jak chodzi o wyciskania, 2 według mnie najlepsze, 2, które ja stosuję, jest to wyciskanie sztangi leżąc z pauzą na klacie. I drugie ćwiczenie jest to wyciskanie hantli na skosie dodatnim. Ale też inne wyciskania będą jak najbardziej dobre, czyli wyciskanie sztangi na ławce ze skosem ujemnym, czy ławce ze skosem dodatnim, wyciskanie hantli na ławce płaskiej. Każde to ćwiczenie wpłynie najlepiej na rozwój klaty. Ale żeby wpłynęło najlepiej na rozwój tej klaty, potrzebujemy kolejnego powodu. Znaczy kolejnego narzędzia, jakby, żeby tą klatę poprawić i kolejnego powodu, dlaczego ja kiedyś miałem małą klatę. Przede wszystkim jest to technika. Jak chodzi o technikę, zawsze, bez względu na to, co robimy na tą klatę, potrzebujemy po pierwsze spiąć łopatki. Ściągamy łopatki w tył i robimy depresję w dół. Czyli tak mają mieć plecy, jeżeli wyciskamy na klatę. I to powoduje odizolowanie barków, bo dużo osób wyciskając te barki wyciąga do przodu. Ja sam tak robiłem przez prawie rok czasu i od tego rosły mi tylko barki. Następna sprawa, jak chodzi o technikę, to kontrolowanie ruchu. Czyli właśnie jak wyciskamy na sztandze, wyciskamy sztangę na klatę, to właśnie robimy tą pauzę i dopiero wyciskamy. Nie robimy żadnych odbijań, nie odrywamy dupy od ławki, nie pomagamy sobie innymi mięśniami, tylko jak najbardziej pracujemy właśnie tą klatą. Piąty powód. Za mała, za duża objętość. Za mała rzadko się zdarza, bo raczej ludzie na klatę robią po miliard serii. Także o tym nie będę w miarę wspominał, ale powiem o za dużej objętości. I to się też będzie łączyło z następnym powodem, dlaczego ktoś ma małą klatę. Otóż duża objętość na treningu będzie powodowała 2 rzeczy. Po pierwsze, będziemy mieć mało czasu na regenerację. Będziemy mieć problemy, żeby zregenerować się do następnego treningu klatki piersiowej. A następna sprawa, i to już jest kolejny powód, to będziemy za słabi. Otóż robiąc 30 serii na klatę, nie wiem, 50 serii na klatę na treningu, uwierzcie, to nie jest żart, bo mi się rekordowo chyba zdarzało właśnie robić 50-60 serii tygodniowo na klatę. Oczywiście nie rosła wtedy. I powód jest taki, że robiąc taką dużą objętość, spadałem strasznie intensywność w dół. I nie mogłem operować dobrym ciężarem w stosunku do ciężaru maksymalnego, żeby powodować rozwój tej klaty jak najlepszy. O jakim ciężarze mowa? Jest to około 60% ciężaru maksymalnego w górę. Czyli załóżmy, jak mam rekord 140 na ławie, to wyciskanie na sztandze 80 kg albo mniej
nie wpłynie dobrze na rozwój tej klatki piersiowej. Dlatego muszę operować właśnie ciężarem od 80 w górę, powiedzmy od 60 do 95% nawet, jeżeli chodzi o niski zakres powtórzeń. I wtedy ta klata będzie się dobrze rozwijać. Także, jak chodzi o objętość, w skali tygodnia najlepsza objętość będzie około od 10 do 20 serii. No i tu już zależy od stażu. Im mniejszy ten staż, im krócej ćwiczymy, tym mniej objętości będziemy potrzebować, żeby tą klatę poprawić, żeby tą klatę rozbudować. 20 serii z kolei to jest około taki maksymalna, to jest tak około maksymalna ilość, powyżej której nie ma sensu iść, tylko właśnie iść wtedy w tą intensywność, czyli zwiększyć po prostu siłę w trakcie tych serii, wyciskać większymi ciężarami. Jak chodzi o ilość powtórzeń na treningu, to już będzie różnie, ale od około 40 do 80 powtórzeń. No ale to właśnie, jak powiedziałem, to jest różnie, bo robiąc na przykład 5 razy 5, mam 25 tylko powtórzeń, ale są to bardzo intensywne i wartościowe powtórzenia i to w zupełności wystarczy na początek. Także po pierwsze, nie przesadzać z objętością, po drugie, skupiać się na tym, żeby ten ciężar rósł i żebyśmy byli coraz silniejsi w trakcie tego wyciskania. I tu właśnie kolejny się powód pojawia, czyli brak progresji, brak notowania tego, co robimy. Wyciskając co trening, raz na tej ławce, raz na tej, ciężko kontrolować progres. Tak samo ciężko poprawiać siłę, robiąc zakresy od 12 wzwyż. Lepiej będzie progresować ciężar na powtórzeniach od 5 do 10, czasami możemy robić nawet po 3 powtórzenia i właśnie tak ustawiać trening, robić powiedzmy jedno wyciskanie na mniej powtórzeń z większą intensywnością, inne wyciskanie na więcej powtórzeń z większą intensywnością. Czyli załóżmy 5 razy 5 na ławce płaskiej, do tego 4 razy 10 na hantach na skosie dodatnim, już mamy 65 powtórzeń na trening, będzie to bardzo dobry trening klaty, zrobimy na nim 9 serii i możemy go powtórzyć później, w tym samym tygodniu. Jak często to powtarzać, to już też jest zależne, ale jeżeli chcemy poprawić tą klatę, nie powinniśmy jej robić tylko raz w tygodniu. Według mnie powinniśmy ją robić raz na 4-5 dni, co najmniej, żeby ona dobrze rosła. Czyli możemy na przykład zrobić w poniedziałek klatkę, potem w piątek klatkę, potem następną we wtorek, w niedzielę, czwartek, poniedziałek i tak dalej, i tak dalej. Możemy też oczywiście ułożyć sobie taki plan, żebyśmy tą klatę robili 2 razy w tygodniu, czy nawet i 3 razy w tygodniu. Czy jest taka potrzeba? Według mnie nie. Częstotliwość według mnie powyżej właśnie robienia jakiejś partii co 4 dni nie będzie już się przekładała jako tako na rozwój masy mięśniowej. Bo jeszcze co innego rozwój masy mięśniowej, co innego rozwój siły. No i ostatni, jest to gratisowy ósmy powód, dlaczego macie małą klatę. Jesteście za grubi. Co przez to, oczywiście żartuję, co przez to rozumiem, chodzi o to, że każda partia mięśniowa, czy to klata, czy nogi, ręce, barki, każda partia mięśniowa będzie wyglądała dużo lepiej, będzie optycznie wyglądała na większą, jeżeli będziemy mieć niski poziom tłuszczu. Także już znacie powód, dlaczego macie małą klatę. Dałem wam rozwiązanie, teraz wystarczy je wprowadzić w życie i czekać, żeby właśnie minął ten staż, który jest wymagany do tego, żeby ta klata dobrze wyglądała. I trener, oczywiście w filmie mówiłem o klacie, tematem głównym była klatka piersiowa, ale tak naprawdę to będzie dotyczyło każdej innej partii. Czyli po pierwsze musimy mieć jakiś konkretny staż. Nie będziemy mieć żadnej partii dobrej po pół roku, po roku ćwiczeń. Potrzeba na to kilku lat. Po drugie, genetyka. Nie każdy będzie miał dobrą genetykę do tej klatki. Będą mieli na przykład wtedy lepszą genetykę do, powiedzmy, barków. Trzecia sprawa, dobierać dobrze ćwiczenia. Mówię tutaj o tym, żeby 80% treningu stanowiły wolne ciężary i ruchy wielostawowe. Kolejna częstotliwość, czyli robić daną partię, którą chcę poprawić nie co 7 dni, tylko co 4-5 dni, czy nawet częściej. Bazować na intensywności powyżej 60% ciężaru maksymalnego. Notować progres, nie zmieniać ćwiczeń co tydzień, bo to nie ma sensu, tylko starać się być coraz silniejsi.
nie przesadzać z objętością w jedną i w drugą stronę, czyli właśnie trzymać tą objętość dla partii od 10 do 20 serii tygodniowo i od 40 do 80 powiedzmy powtórzeń na trening. No i ostatni, czyli mieć w miarę niski poziom tkanki tłuszczowej, czyli od 15% w dół. Dzięki, to by było na tyle. Yo.